poszły Niemy zwiedzać dzikie plaże. Jesteśmy już na statku. Tak, Miki? Mamy nadzieję, że Mikołaj będzie spał, bo tutaj tak buja. Zobaczymy, jak będzie. Mamy zwiedzić 3 albo 4 miejsca. Takie, wiecie, dziewicze. Także zobaczymy. Na razie usadowiliśmy się na dole, bo tu jest większy przebieg, mniej ludzi i cień. Dotarliśmy na dziką plażę. Nie do końca jest dzika, bo jest mnóstwo statków, ale jest mega zarąbiście, bo można kupić tutaj parasole, więc jeżeli będziecie się zastanawiać, to uważam, że to jest jedna z fajniejszych wycieczek. Można było popływać w morzu, wiecie, tak ze statku skakać i tak dalej, więc jeżeli ktoś lubi, to super sprawa. Tutaj plażowanie samo trwa gdzieś około 3 godzin. I to jest tak, tylko od razu mówię, bo będziecie mądrzejsi oglądając nasz kanał, więc jeżeli coś, to zasubskrybujcie, jeżeli wam coś podpowiem. Jeżeli pojedziecie na jakąkolwiek wycieczkę statkiem, zabierzcie własne jakieś tam piwo, wodę, przekąski, coś do jedzenia, drożdżówki albo nawet obiad. Jedno piwo kosztuje tam 20-25 zł w przeliczeniu. Takie malutkie, 0,33, no nie? Nikt tutaj nic nie kupuje, wszyscy przywieźli swoje jedzenie oprócz nas. My mamy tylko nektarynki dla młodego i wodę do picia. Nic więcej. Także nie wstydzić się brać na pokład i po prostu będziecie mieć przynajmniej jak imprezować, o, że tak powiem. Woda tu jest przepiękna, błękitna. Zaraz wam wszystko pokażę. Zrobię parę kadrów przejazdów. Mikołaj aktualnie zasnął. My już powoli kończymy plażowanie i będziemy się zbierać do domu, bo widzę, że już tam część wchodzą na pierwsze pokłady. Także było super. Ta wycieczka warta kosztowała 20 euro. Wszyscy mają tam 25 euro, ale spokojnie dorwiecie ją za 20, wynegocjujecie cenę, bo to jest special price for everyone. Jak ja to mówię, ale naprawdę warto. Dobra, parę kadrów i lecimy do hotelu na coś do jedzenia, bo jesteśmy już głodni od 10, tu jesteśmy, nie? Zapakowani, walizki stoją. Mikołaj właśnie się obudził, bo Mikołajowi zawsze najlepiej się śpi, gdy trzeba wstawać i jechać.
Mamy nadzieję, że zmieścimy się wagowo, bo słuchajcie, zmieściliśmy się w dwie torby mniej. Jakby upchnęliśmy wszystko. Ale torby upchnęliśmy tutaj. Torby upchnęliśmy w walizce, także mam nadzieję, że nam się waga będzie zgadzać, a nie mamy tej ręcznej i jak wrócę do Polski, to kupię tą. Bo poprzednio mieliśmy 19 kg, więc tylko tego się boję. Ale 23 możemy, tak? Chyba, no nie, a nie 20. Nie, na przypale albo wcale. Zobaczymy, czy będziemy musieli przepakowywać walizki. Tymczasem idziemy na śniadanie, bo wyjeżdżamy o 7.30, tak? No, zaraz po śniadaniu. Zaraz po śniadaniu. Aktualnie gdzieś tak pół do siódma, coś takiego, więc mamy jeszcze jakąś godzinę. No i się zbieramy i jedziemy. Krzyś właśnie wyciągnął parówkę z buta, którą na samym początku wyjazdu wcisnął u Mikołaj. No. Także jestem tak spalona, mam taki czerwony pysk. O, masakra. No, ale się nie malowałam, bo to jest za ciepło. Powiem wam, nie chciało mi się ani nic. Mikiś? Cześć. Idziemy do domku? Tak. Idziemy do domku. Dzień dobry, dzień następny, już po powrocie do domu, jak mówię, wszędzie dobrze, w domu najlepiej, ale w Albanii też całkiem spoko. Pakujemy nasze pamiątki, bo tak jak wam mówiliśmy, tak jak wam pokazywaliśmy, nie kupowaliśmy nic innego jak zioła, które są prosto z targu i tu je podzieliliśmy po prostu. Jedną już mam zapakowaną, będzie to wyglądało mniej więcej tak i takie paczuszki będziemy sobie rozwozić. Także ja się zajmuję właśnie pakowaniem, żeby to już sobie czekało, bo może dzisiaj po południu uda nam się jechać z tym wszystkim. Mam nadzieję. Taki jest zamysł, ale pracy ogrom. A jakby się ktoś zastanawiał, to bez problemu udało nam się przewieźć te zioła, bo my też się zastanawialiśmy, jak przewieziemy te zioła przez granicę. Akurat nie było z nimi żadnego problemu, także tutaj przynajmniej przez tą granicę grecko polską, to tam, gdzie to nas przeszukiwali. Znaczy, po prostu w Grecji, no nie? W Grecji. Nie było żadnego problemu, żeby te zioła przewieźć. A skanowali nam normalnie wszystko. Tak, z tym, że w ogóle w Grecji odprawa była całkowicie inna. Łatwiejsza, prostsza i przyjemniejsza, bo myśmy pierwszy raz mieli odprawę tutaj w Polsce i pani nam przetrzepała nas także szok. Pokazała nam nawet wyciągnąć każde mleczko Mikołaja, wiecie, to takie do odkręcenia i gotowe. Poukładać na dwie jakieś tacki, no po prostu cuda na kiju. Wszystkie na osobnej tacce, no. Wszystko na osobnej tacce. Słuchajcie, myśmy się potem, jak żeśmy wywlekli to wszystko z tych walizek, to z 10 minut pakowaliśmy się na samym tam końcu i zrobiliśmy taki korek, że szok, nie? Mhm. Byliśmy przerażeni kolejną odprawą, a tu w Grecji. W Grecji było super, bo w Grecji kładliśmy cały plecak. W ogóle tak, nie wyciągaliśmy. Jak w filmach. Nie wyciągaliśmy żadnej rzeczy z niego. Ani jednej. Tak, tylko to co mieliśmy, czyli komórka tam poszła osobno, ale to mieliśmy w kieszeni po prostu. Pasek kazała mi pani ściągnąć. Tak. Ale jeśli chodzi właśnie o to, to było to mega szybkie i fajne, że można było cały plecak po prostu położyć, bo jak sobie już pomyślałem, że ja mam wszystko wyciągać znowu. Już żeśmy trochę inaczej to zapakowali też. Tak. I część rzeczy sobie sami wyrzuciliśmy już w Albanii. No, a Marta się robi takie piękne paczuszki. O, zajebiście to wygląda. Mi się to mega podoba. Siostra zawsze jak wraca gdzieś tam z zagranicy, to tam przywozi zazwyczaj albo jakieś winko, albo oliwę. Oliwa też super. Tak, no ale my z racji Mikołaja i po prostu stresu, bo cały czas się stresowaliśmy, czy nam po prostu waga bagażu przejdzie,
nie chcieliśmy brać, bo na początku chcieliśmy wziąć kawę. Każdemu kupić pół kilograma kawy, bo tam mają jakąś dobrą, pyszną kawę, ale nie udało nam się tej kawy nigdzie dorwać na miejscu. A druga rzecz to byłyby dodatkowe 2-3 kilogramy, no nie? Więc stwierdziliśmy, że zioła też będą spoko. To wyglądało jak... Jakbyśmy jakiś wielki przemyt robili. Jakiś wielki przemyt z tymiankiem. No ale to nie jest wagowo dużo, no nie, bo to... Nie, no wagowo to jest... I właśnie chodziło jeszcze o te litry, bo oni tam mówili, że też nie możesz jakiegoś większego litrażu przewozić samolotem. Idziemy zabierać się za wszystkie rzeczy. Jeszcze chciałem spróbować herbaty, tylko nie wiem, gdzie jest zaparzacz, bo kupiliśmy też herbatę. Nie dogadaliśmy się za bardzo, co to jest za herbata. Cytrynowa. Prawdopodobnie cytrynowa. Ona powiedziała, że tak, ale chyba chciała po prostu sprzedać, bo dzisiaj już mi cytryną nie pachnie. Bo ona to powiedziała tak, że to trzeba tak i tak. I teraz powąchaj. O, teraz czuję, no. Zgniecione. No ona za każdym razem wyciągała i zgniatała te liście. Bo oni nam tam pokazali, że nieważne, bo ja na przykład zawsze, jak miałam liścia laurowego, no nie, do rosołu czy do czegoś, to po prostu tak go wrzucałam. A pokazali, że jego zawsze trzeba zmiąć. I patrz jak teraz wali, tylko ja mam trochę cytryny na ten. No. Tak wrzucić, no nie? A my zawsze całego wrzucamy. Całe wrzucamy, bo potem łatwiej go wyciągnąć, nie? Niż takie kawałki, a liść laurowy nie mięknie, no nie? No, ale to tam pokazałem właśnie, żeby za każdym razem zemleć wtedy te... jest bardziej... mocniejsze, no nie? No, więc tak to wygląda, moi drodzy. Dobrze, więc robimy herbatkę. Weźmiemy herbatkę. Tyle weźmiemy? Czy więcej? 4 chyba, no nie? Ona mi pokazywała, czekaj. Pokazywała mi tyle. No to jeszcze troszkę daj. To zrobimy i tak. Że 5 minut ją trzeba parzyć. Nie pokazywała w ilu stopniach, ale to już. Dzień, nie? Ach. Dobrze. Nabierz herbatki? Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy w ogóle nabierze. Nie ścisłem jej, ale miałem ją pocisnąć? Zobaczymy, co nam to pani sprzedała. No, to ziółka mamy popakowane, możemy jechać. Cieszę się. Odbierzemy sobie żarówki do naszej lampy, która nie została skończona przed wyjazdem. No, myjemy też tą lampę już. Tak, tam mówili, żeby markerem pomalować te gwoździe też. Czarnym. A, no i mądrze. No, jeszcze chcemy kupić tutaj zielone rzeczy. Ja już znalazłam część na Allegro, ale wiesz jak to na Allegro? Na Allegro nie wiemy, jak to wygląda i są strasznie drogie. Bo na przykład znalazłam taką paproć, 140 zł kosztuje ta paproć. Strasznie dużo. Jest jeden komentarz, że wygląda jak żywa. A to coś, nie? No i właśnie w IKEA jest dużo takich rzeczy i może pojedziemy do IKEA w któryś dzień. Tak czy siak zmienia kolor. Czyli trochę poruszamy. Ja poruszam. Masz, poruszaj. Powąchaj. O, mocno pachnie. Mocno pachnie. Nie wiem, czy nie daliśmy tego za dużo. Za dużo tego daliśmy, no ale przynajmniej będziemy wiedzieć no. Jak im przekazać i gadawać. I czy to naprawdę jest cytryn. Będziemy wracać do Albanii po herbatę. Mamy jeszcze pieniądze albańskie. Właściwie no. A w ogóle ja te... Pokażę wam jak wyglądają, bo wy jeszcze nie widzieliście. Nie pokazywaliśmy wam pieniędzy. Bo sobie zostawiliśmy, bo myśleliśmy, że pójdziemy jeszcze gdzieś coś kupić. Że rano zdążymy, a tak. Niestety nie. A rano nie było na nic kompletnie czasu, bo to była taka gonitwa. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale one są przeźroczyste. Widzisz? Mój palec widać z drugiej strony i te pieniądze po prostu są przeźroczyste. Akurat mam wszystkie takie same 200, ale zdarzają się różne. Ale nie widziałam różnych. Może to są takie wiesz, pojedyncze sztuki, te jak u nas spuszczają, te jubileuszowe czy coś. Czasami, to nie? Są dwie różne 500. O, właśnie. A są. Właśnie o to chodzi, że pieniądze niby takie same, bo to mają wartość. Inną wielkość mają. To się można czasami zdziwić, no nie? Że ci ktoś daje, no my i tak byśmy nie rozpoznali, czy nie to jest oszukiwane, czy nie. Bo... Myśmy walczyli o przetrwanie, żeby zrozumieć, ile mamy zapłacić. Tak, ale widzicie, to jest 500 i to jest 500, to jest super przykład. I właśnie u nich tak to wygląda, że są te same nominały, a wyglądają różnie.
Ale pamiętasz, ile wydaliśmy leków? Ile leków wydaliśmy? Ale jakieś 30-35 tysięcy leków. Oto liczmy 35 tysięcy, a 30, bo trochę zostało. No. 30 będzie ok. 30 razy 4 to mamy 100, 120. 1200 zł. 1200 zł wydaliśmy na 8 dni dla 3 osób, totalnie się nie ograniczając. Ani trochę się nie ograniczaliśmy. Byliśmy nawet w piekarni tamtej albańskiej, żeby spróbować ciast ich. Tak, ale tego nie nagrywaliśmy, bo już było późno. Ale nie nasze smaki. Nasze smaki, tak. Następnym razem, jak gdzieś będziemy, to dajcie znać, czy chcielibyście taki odcinek z takim testowaniem właśnie smaku, bo był taki zamysł, ale brakło czasu, żeby to wszystko kupić. No powiem wam, że my potrzebowalibyśmy jeszcze jakieś 3-4 dni, żeby zrealizować wszystko, co zamierzaliśmy. Mhm. Jeśli będziecie kiedyś w Albanii, będziecie sobie zapalić sobie shishę, to spróbujcie watermelona, jest mega dobre. Fajnie się to pali. I tam zawsze jest jakiś człowiek od shishy. To nie jest tak jak u nas, że tam każdy może tą shishę rozpalić, nie? Tam mają specjalnego człowieka od shishy i jeśli go nie ma aktualnie na barze, to trzeba na niego poczekać, bo on się zajmuje tylko shishą. No, nie, super. Jak Mikołaj pójdzie spać, to moglibyśmy usiąść sobie tak podsumować cały ten nasz wyjazd. Próbujesz pierwsza? To gorące może być. Chcesz słodzić czy nie słodzisz? No nie słodzimy, nie mamy cukru. Nie kupiliśmy cukru przed aferą cukrową. Tak, tydzień nas nie było, a cukier po 10 zł. Porąbało tutaj ludzi? Ojej, gorąca. Musi ochłodnąć, bo nie da się tego pić. Nie chcesz do kubka tego przelać? Bo to w tej szklance to tak bardzo trzyma, no nie? Tak, to za termiczna szklanka. To jak Chinka piła kawę. To. Smaku nie czuć jakiegoś bardzo, ale aromat, to jest taka herbata idealna do shishy, a propos. Bo myśmy tam kupowali taką herbatę, tą hałwę, no nie? No. I w Albanii jest bardzo dużo hałwy, ale nie próbowaliśmy tej hałwy. Bo faktycznie tej hałwy, jak nam powiedziała przewodniczka, zapatrzyłam, normalnie regały z hałwami są. Bardzo aromatyczna i bardzo dobra, jako na herbatę, tylko nie czuć tej cytryny, wiesz, że jest kwaśna jakoś czy coś. Nie, cytryny, ale jest fajna. Ale jest fajna, taka, żeby sobie wypić wieczorem, to super herbatka, nie? A tak jak niespotykana. Lubi, no, jak ktoś jeszcze lubi pić herbatę, bo my zazwyczaj kawowcy, ale jak ktoś lubi herbatę, to na pewno byłby zachwycony. To Ula będzie bardzo szczęśliwa, bo Ula lubi bardzo herbatę, nie? Mikołaj jak wrócił, to przeszczęśliwy. Wszystkie tak. Zabawki na nowo odnajduje, odkrywa. Tak? Fajnie jest? Dużo zabawek nowych, co? Taką masz? Otworzyć to? Tak? Chcesz powkładać, tak? Dobrze. Proszę. Super! Brawo! Szybko! Brawo! Umiesz? Ach, ty jesteś mądrala. Mój mądry chłopczyk. Tak, Mikołaj pójdzie teraz Lulu, my ciśniemy z robotą, wracamy do żywych, planujemy kolejną podróż. Ja myśmy już wszystko wczoraj sprawdzali. Bo wczoraj wróciliśmy, tylko zrobiliśmy sobie taki dzień dla siebie, nie? Dobrze, że wczoraj padało, było tak pochmurno, to żeśmy prawie sobie odpoczęli, nie Misiek? Tak. Ja wczoraj leżałem cały dzień. Tak. Marta się goniła z pralką, ale ja leżę. Tak, zrobiłam praktycznie całe pranie. Słuchajcie, całe pranie. Dzisiaj wyprało mi się ostatnie, tylko dam do suszarki i zamknięte ma pranie, tylko resztę rzeczy z walizki wypakować, bo wyjęłam je i gites. Nie? Tak. Dobrze, to co? Widzimy się później.